14 sierpnia wspominamy błogosławionego Wincentego Castello, prezbitera i męczennika. Wincenty urodził się 13 marca 1874 roku w Gandia w środkowo-wschodniej Hiszpanii. Pochodził z katolickiej rodziny. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w Walencji, a w 1894 roku przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach swojej posługi pracował w kilku parafiach. 11 lutego 1898 roku został proboszczem niewielkiej parafii La Pobla Larga w Walencji. W ciągu 38 lat pracy w tej parafii dał się poznać jako gorliwy kapłan. Troszczył się o dobro swoich parafian. Wincenty dbał o piękno sprawowanej liturgii, pomagał ubogim, wobec wszystkich był bardzo życzliwy. W lutym 1936 roku został zmuszony do opuszczenia parafii. Powrócił do niej po 4 miesiącach. Niestety miesiąc później znów musiał ją opuścić. Ukrywał się w pobliżu. 14 sierpnia został zatrzymany przez kilku milicjantów, którzy pochodzili z jego parafii. Zmusili oni go do wejścia do samochodu. Po pewnym czasie zatrzymali się i kazali mu wysiąść. Wiedział, w jakim celu. Wincenty powiedział im: jest mi przykro, że wy, których chrzciłem, chcecie mnie zabić. Gdy milicjanci skierowali na niego broń, zawołał: niech żyje Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Ksiądz Wincenty Castello zginął z nienawiści do wiary katolickiej. Został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II wraz z 233 męczennikami hiszpańskimi. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Wincenty aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.